Gdy zgromadzili się w wieczerniku razem z Maryją, Matka Jezusa tak naprawdę tylko ona wiedziała, na kogo czekają. Żyła w duchu od dnia swoich urodzin. Dziś także i nas Maryja uczy życia w Bogu, życia w obecności Ducha Świętego. Siostra Anna Pudełko, 22 czerwca, czwartek. Dzień dobry, witajcie w czwartek. I jak co dzień, od długiego, długiego czasu, dzięki łasce Bożej, dzielę się z Wami słowem. Dziś o starości, które na dzień dzisiejszy jest. Otóż to takie. A słowo zostało zapisane we wtorek, 19 listopada 2002 roku. Każda sekunda Twojego życia jest darem mojej łaski. Strzeż więc tego czasu i Twojego serca, aby nic nie zostało zmarnowane w Twojej drodze do domu Ojca, do którego trzeba, abyś powróciła w pełni ubogacona miłością moją i abyś przyprowadziła wielu. Strzeż mojej miłości w sercu Twoim i obdarzaj nią braci, bez względu na emocjonalne odruchy Twojej skażonej grzechem natury ludzkiej. Nie zniewalaj się oczekiwaniami ludzkimi, ale odpowiadaj na nie w pełni wolności, zgodnie z wolą moją. Jakie ma znaczenie starość Jezu? Córko moja, gdy kończą się możliwości aktywności zewnętrznej i sprawności ciała, trzeba rozwijać aktywność duszy w miłości i ofierze, w oparciu o refleksję serca i umysłu i jednoczyć się jeszcze bardziej ze mną i z Matką moją w miłosiernym oddaniu dziecka oblubienicy. Z psalmu 39, 13 wers. Usłysz, o Panie, moją modlitwę i wysłuchaj mojego wołania. Na moje łzy nie bądź nieczuły, bo przybyszem jestem u Ciebie, przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie. Dziś jeszcze jest dopisek Alicji z listu prywatnego do siostry Teresy z 15 grudnia 99 roku. Wiesz, gdy nadchodzi prawdziwa starość, taka po 60, trudno jest niekiedy przyjmować swoją słabość, która się potęguje. Wyobcowanie, a czasami nawet brak poczucia bezpieczeństwa. Starość zmusza do pokory, bo człowiek coraz częściej jest lekceważony lub poniżany. Coraz częściej nie radzi sobie z najprostszymi sprawami i nie ma się na kim oprzeć. Takie są realia, ale są one dobre, bo zmuszają do dziecięctwa Bożego, do szukania tylko w Nim oparcia i zrozumienia. No i myślę sobie, że jest wiele w tym prawdy. Ta starość przede mną, jak Bóg da oczywiście, bo tak naprawdę nie wiem, czy się jutro obudzę, czy nie, i czy przeczytam słowo, ale jak się obudzę, to dzięki łasce Bożej będę dalej czytał słowo. Będę wykonywał sugestie codziennego dnia. Zacznę dzień od kolan i na kolanach zakończę. Kropka druga. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie. Dobrego czasu i pogody ducha. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek Marny Byłek.